Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Serdeczne gratulacje, złoty medal. No, nie, chyba innej opcji nie było, natomiast nie było chyba łatwo. Nie, no, łatwo nie było, warunki na skoczni były dzisiaj trudne. Także do końca nie byłem pewny, czy uda się skoczyć, czy się nie uda skoczyć. Ale jak skoczyłem te 92 metry, to wiedziałem, że już raczej medal powinien być w zasięgu ręki. W tej chwili no, odskakujesz tutaj wszystkim poziomem, jeśli chodzi o tą naszą polską kombinację. Ostatni zawodnik, który tutaj tak rywalizował bardzo blisko z tobą, no to kończy karierę. Jakie to uczucie? To fajne, czy raczej dołujące? Nie, właśnie nie fajne, bo ostatni rok trenowaliśmy ze Szczepanem razem. Mieszkaliśmy razem w sumie przez cały rok w pokojach. Także można powiedzieć, że związaliśmy się jako przyjaciele ze sobą. Każdy trening ze sobą był razem, zawody. Uczyłem się od niego dość dużo, na czym polegają starty w zawodach międzynarodowych. On mi to pokazał, a teraz zostałem sam. Teraz ja będę musiał tę wiedzę przekazać młodszym zawodnikom. Także trudno. Czuję, że możesz tutaj jakby być jego następcą i powalczyć też o sukcesy wszystkim na arenie międzynarodowej? No tak, tak. Myślę, że godnie zastąpię jego miejsce i będę starał się jeszcze mieć lepsze wyniki. A czas pokaże, co z tego wyjdzie. Chciałbyś tak jakoś zmobilizować, pociągnąć popularność kombinacji norweskiej w Polsce, no bo to zarówno wśród zawodników, jak i kibiców, no nie jest najpopularniejsza dyscyplina. No nie jest, nie jest niestety. No brakuje tego, żeby trochę mieliśmy lepsze wyniki i pokazywali nas w telewizji, żeby młodzież oglądała tą kombinację i wiedziała, co to jest, bo to naprawdę piękny sport. Także będę się starał zrobić, ile mogę, żeby młodzież zachęcić do trenowania. Jaki cel na tą zimę? Myślę, że top 30 Pucharu Świata, mistrzostw świata i będę zadowolony. A jak będzie lepiej, to jeszcze lepiej. Gratulacje raz jeszcze i co najmniej takich wyników życzę w Pucharze Świata. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.